Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi, według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synor garlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkich, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czym jest światło? Jak wielkim darem jest mieć światło, widzieć w świetle rzeczywistość, która nas otacza. Taki ludzki obraz to cierpienia człowieka niewidomego, który po omacku szuka, może nawet całkiem dobrze, powiemy, funkcjonować w życiu społecznym. Podziwiamy często, jak to niewidomi potrafią odnaleźć się, ale wiemy, nie jest to łatwe. A pewnych spraw niewidomy od urodzenia nie rozpozna. Mówimy o kolorach, z niewidomym nie ma co mówić. O pięknie widoków dalekich też trudno mówić z niewidomym. I wtedy doceniamy jeszcze bardziej dar wzroku, dar wiary. To jest to światło, to jest ten temat dzisiejszej liturgii. Bóg zesłał swego Syna, by był światłością świata. Tego Syna podała nam Maryja i niesie. I stąd mówimy święto Matki Bożej Gromnicznej. Bo ta gromnica, ta świeca jest symbolem, jest znakiem tego światła wiary, którym Bóg oświecił nas od chwili chrztu świętego. To jest wielki dar, być ochrzczonym
wychować się w rodzinie chrześcijańskiej, widzieć pewne rzeczy, których inni nie widzą od małego dziecka. Ten dar światła pozwala człowiekowi już młodemu tak spokojnie rozeznawać swoje powołanie życiowe. Niektórzy odnajdują to powołanie życiowe w służbie Bogu, w zakonach kontemplacyjnych, całkowicie pozostawiając tę sferę doczesną innym. I stąd dzisiaj również przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego i ofiary, które w dniu dzisiejszym składamy na kolektę, są w naszej diecezji przeznaczone na utrzymanie klasztoru sióstr karmelitanek w Łasinie. Aż tak daleko może człowiek widzieć światło, że zrezygnuje ze wszystkiego, o co ludzie tak normalnie zabiegają. O założenie rodziny, o pracę zawodową, o finanse, majątki. A dla większości młodych to światło pozwala lepiej rozpoznać swoje życiowe powołanie. Bez pomyłek takich dużych odkrywać swoje talenty, którym mogę służyć innym, odkrywać tę osobę, z którą razem w życiu małżeńskim, rodzinnym przejdę przez życie. To światło pozwala nam nawet odkrywać w życiu społecznym, gospodarczym programy polityczne i Polacy mądrzy tym światłem nie dali się ogłupić takim programom jak faszyzm czy komunizm, które potrafiły swoimi ideologiami omamić całe narody sąsiednie. Światło, które pozwala rozróżniać, które systemy społeczne, gospodarcze są godziwe, a które nie. Czy w współczesnej medycynie, rozwijającej się szalenie, potrafi to światło pokazywać, że pewne tematy są tak niebezpieczne, że ich nie można ruszać. Że życie człowieka jest święte od chwili poczęcia i tam już eksperymentować nie można. Wreszcie to światło pozwala nam w trudnych chwilach życia, takich, gdzie mówimy, że ciemność ogarnia człowieka, nie wie jak się zachować, różne problemy na niego spadają, potrafi nareszcie rozeznać, aha, tędy nie iść, taką decyzję podjąć, bo to nie będzie zgodne z tym światłem. Czy wreszcie, gdy przychodzi choroba, to światło pozwala nam widzieć dalej i głębiej, nie wpaść w rozpacz, nie poddać się w najtrudniejszych chwilach. Aż po tę chwilę ostatnią naszego życia, kiedy wedle tradycji wkładano gromnicę w ręce człowieka umierającego z modlitwą, gdzie człowiek patrzy na cel ostateczny swojego życia. I stąd mówimy święto Matki Bożej Gromnicznej. To jest ten dar światła. Bez niego wielu ludzi po prostu się musi namęczyć, żeby odkryć to samo, co my mamy jakby dane, tak na tacy. I za to dziękujemy Bogu. I tak jak Symon i Anna, tak i my dzisiaj przyszliśmy. Mniej liczni niż w zwykłą niedzielę, a więc to nas tym bardziej zobowiązuje, by również samemu być takim światłem poprzez moje zwykłe życie, by inni patrząc na mnie mówili, warto iść Jego śladami. Warto iść śladami ojca i matki, którzy obdarowują swoje dzieci takim światłem wiary, światłem dobrego życia. Takie światło potrafi zapalić wielu świętych i święci w Kościele są takimi właśnie światłami, tymi, którzy odbijają to światło Chrystusa. I to jest temat dzisiejszej liturgii naszego uwielbienia Boga. Uwielbienia dla wszystkich, którzy szukają wyzwolenia Jerozolimy. To jest ta prorokini Anna. 84-letnia niewiasta, wdowa,
która mówi wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia politycznego, gospodarczego, bo taki był klimat ówczesnej rzeczywistości Izraela, że w Nim, w Jezusie, możemy znaleźć najpewniejszą drogę również do rozwiązania swoich trudnych problemów społecznych, gospodarczych. I to my w naszej polskiej tradycji przecież mamy głęboko wpisane. I stąd, gdy mówimy o darze wolności, tym dzisiaj, no to mówimy, że ojcem tego daru jest święty Jan Paweł II. To on to światło nam wskazał, jak budować życie w wolnej ojczyźnie.